Cześć, witamczki serdecznie w Klemaćku Zagrajmy w XCOM Enemy Within i wyruszamy na naszą misję, ponieważ mamy uprowadzenie przez obcych i mieliśmy ruszyć do... Dobra, mieliśmy ruszyć. Tutaj, do RPA, więc jeszcze raz potwierdzamy i sprawdźmy, czy nasza drużyna się zgadza, bo musieliśmy odstawić Wilczka. Wilczek, na chwilkę odpoczniesz, a my... Twoją rolę przejmie Husarz. Dodatkowo... Szefem tej zacnej ekipy będzie Kurosara. Albo nie. Nie, tak, Kurosara będzie szefem ekipy, ponieważ Polsko jest zbyt narwany, by być dowódcą. On by wszystkich kopnął w dupę, by szli do przodu. Okej, okay, mamy wszystko to rozłożone, fajnie. Granat dla snajpera jest raczej kiepskim wyborem, jednak... No cóż, nie mam żadnej innej możliwości. Choć w sumie zamiast pistoletu może użyć granatów, to nie jest w sumie aż tak źle. Teraz udajemy się do RPA. Musimy szybko się tam dostać. Dobra, zneutralizuj wszystkich przeciwników, znajdź i zabezpiecz kanistry z meldem. Ataku obcych w gęsto zaludnionej dzielnicy. Liczą, że zabezpieczymy ten teren. Okej. W zamian możemy dostać 4 naukowców. To jest fajny bonus, bo naukowcy generalnie przychodzą do nas co miesiąc i teraz, jakby nie miesiąc, to będziemy mieć już ponad 10. O, jesteśmy na autostradzie. Uderzeniowy jeden może atakować. No dobra. Czy w takim razie... RKM do przodu. Dobra, tu się nic nie dzieje. Tam widzę, że będę mógł ustawić snajpera. Zatem... Tum, borym lasem. Idziesz tędy. Świetnie. Teraz, nasz szarżujący kolega. Przydałby mi się z tej drugiej strony. Aktualnie. Tylko, że tak, weźmiemy sobie pistolet. Dla naszego Kurosawy... Kurosara. Też pistolet. I dla ciebie również ochrona, Glaziew. A to zrobić Wartę. Pięknie. I Warta również w tym miejscu. Na tej mapie nie będę pobłażliwy dla obcych i jeżeli którykolwiek wpadnie mi pod lufę, no to będzie dom lecieć rakiety, granaty i wszystko, co tylko może ich zmniejszyć im liczebność. No dobra, to co? Kurosa? Robisz szpicę do przodu? Już idę. Teraz pytanie, czy się przesuwamy, czy też nie. Możemy zrobić to tak. Teraz zrobimy sobie jeszcze tak. Ruszam do celu. Jest to bardzo niebezpieczne ustawienie, ale mam nadzieję, że dam radę. I ty przejdziesz dalej za kolejny samochód. Pięknie, na razie żadnego przeciwnika nie zauważyliśmy. W takim razie Warta. Tutaj szczerze wam powiem, że też warta i warta. Kucanie nic tu nie da. Jesteśmy na całkowicie otwartym polu. Nie ma przeciwników, więc aż tak dużo nie ryzykuję. Więc tak, Kurasa. Tu już zapewne będziemy kogoś widzieć. I teraz pytanie, kogo byśmy chcieli na górę postawić? Spróbujmy ciebie maksymalnie daleko. O, i mamy dwóch obcych. Świetnie. Gdzie? To jeszcze nie jest źle. Są w miarę rozsądnie ułożeni. Okej. Okay. 37% obydwa... Są w zasadzie... Jest szansa na trafienie obydwu. Co ja bym chciał najbardziej? Ja bym chciał się przedostać... Tego prawdopodobnie wykorzystamy sprintem, żeby pobiegł. Tutaj. Za pełną osłonę. Pięknie. Teraz co robimy dalej? Tutaj mamy tego snajpera naszego nieszczęsnego, Kurosa. Co pytanie, czy ustawiamy snajpera tu, czy ustawiamy snajpera tu? Snajper ma całkiem sensowny zasięg. Na pewno ciebie muszę stąd zabrać. To jest pewnik. Oni są, znajdują się tu i tu. Prawdopodobnie ten użyje umiejętności na tym, przejdzie tu i postara się do nas strzelić. Więc my musimy się jakoś stąd
skitrać. Prawdopodobnie cofniemy w takim razie snajpera tutaj. Kurosa, wycofaj się. Zrobisz sobie wartę. Teraz pytanie, czy to mnie bardzo odsłania? Troszeczkę mnie to odsłania. Dobra, na razie zejdź niżej. Pięknie. Przejdziemy tutaj. Sądzę, że użyjemy na sobie czy na tobie. To jest teraz dobre pytanie. Wiecie co? Nie, nie użyjemy, użyjemy warty. Jest za wcześnie, by starać się używać granatów dymnych. O! No, myślałem, że od razu będzie strzelać. Strzelasz od razu? No dobra, przechodzi w tą stronę, świetnie. Ale my w takim razie... Aby się wycwanimy troszeczkę, bo my pobiegniemy sobie tutaj. I tak nie trafimy żadnego, ale możemy odsłonić. Kurosa, pokaż mi, gdzie on jest. I on jest tutaj, na warcie. Czy on jest na warcie? Nie, on nie jest chyba na warcie. Dobra, zmienimy na strzelbę. Postajemy się wystrzelić do niego zza osłony. To jest 96% na trafienie. Tym bardziej nie odsłonimy się na drugiego ufoka. Pięknie. I teraz jakbyśmy chcieli to teraz sprawdzić sobie dalej, sensownie byłoby się przedostać właśnie w ogóle chyba wszystkimi na tą stronę. Zrobimy sobie tak, jest, pójdziemy naszym Iwanem w to miejsce. Tutaj natomiast zrobimy wartę. Husarz, pilnuj tego terenu. Wycofuje się, czy będzie szturmować? Nie, stara się strzelić. I trafia oczywiście. Nie, nie trafi. Cudownie. Tam jest drugi meld. Czy zabranie tego meldu będzie możliwe na aktualnym etapie? Ciężko określić. Możemy spróbować przebiec tędy. Jaką mam szansę? 35% szans na trafienie. Spróbujmy. To nie jest powiedziane, że trafimy. No właśnie. I nie wiemy też, co się kryje w tym miejscu, więc jeżeli pobiegnę za daleko, no to mogę za to zapłacić. W sumie pewnie dałbym radę tutaj przebiec. To jest cholernie duże ryzyko, bo jeżeli tutaj będą ufoki, to oni mi go zdejmą. Na 100%. Dobra, spróbujmy w takim razie przebiec tutaj. Świetnie. 17% strzał. Warta. My sobie w takim razie zasprintujemy tutaj. Może snajper będzie lepszy. Kurosara. Spróbuj to zrobić później. Tutaj zrobimy pistolet. Troszeczkę boję się aż tak daleko biec. Ok, wycofuję się. Świetnie. To mi da troszeczkę więcej pola do popisu, bo ja sobie wejdę w tym momencie tu na górę i sprawdzę, co się dzieje. Zobaczymy, czy byśmy się wpakowali, czy nie. Oj, zrobił wartę. A nie trafił. Pięknie. Mhm. 95% szans trafienia. Spróbujmy. Bardzo ładnie. Załatwione.
Teraz możemy się śmiało przemieścić w to miejsce. Pięknie. Teraz Kurosawa. Ja bym cię bardzo chciał, żebyś wszedł na ciężarówkę i będziesz nas stąd osłaniać. Pięknie. Teraz ciebie. Tu w sumie mogę zaryzykować ten meld, zdobycie tego meldu, bo... No, mam nadzieję, że nic się nie stanie, przynajmniej ten niczego nie widzi. Oczywiście widzi. No tak. Dobra, to troszeczkę nam skopię plan. Okej. Zbierz ten meld. Ale ma pełną osłonę, no to nie powinno być jeszcze tak źle. 40% szans i 67. Zaskakująco dużo. Gdybyśmy zmienili na strzelbę, to już pewnie będzie zaskakująco mało. No właśnie, dobra, pistolet. Krytyczne będzie ciężkie. Tutaj w takim razie podbiegniemy jeszcze do przodu, czy się wycofujemy? W zasadzie teraz już bez różnicy, to podbiegnijmy do przodu. Pięknie. No i tutaj niestety, ale musimy ustawić wartę z pistoletem. I teraz pytanie, co robimy tu? Możemy oddać strzał, postaramy się strzelić do tego, dwa punkty obrażeń możemy zadać. Przy kwestii szczęścia go zabijemy, mi się pudło. No i zobaczmy, co oni robią, bo to może być groźne dla nas, to bardzo. Ten przejdzie i co? Warta, dobra, nic nie zrobił ciekawego. My w takim razie będziemy mieć szansę zareagowania. Ten odda strzał. Kogo? Kurosa? Nie. Ach. Jak się nazywałeś? Husarz. I mamy trzech jeszcze gnoi. No dobra. Jest to pięknym celem dla naszej rakiety, tylko że się rozbiegli. Tutaj się schowamy w takim razie. Pięknie. I teraz tak. Musimy stąd uciekać w takim razie. Na pewno wycofamy cię aż tutaj. Jeszcze pytanie, czy ja mogę tutaj coś zrobić? Nie, bo generalnie zostanie w tym miejscu to praktycznie pewna śmierć. Teraz mógłbym co prawda przejść gdzieś tu w bok, albo tutaj na flankę, ale tu nie ma żadnych osłon, więc to będzie kolejne problematyczne rozegranie dla nas, dlatego cofniemy. Miejmy nadzieję, że mamy wystarczająco szybki refleks, by się przed nimi obronić. Ten jeden miał wartę. Okej. Nie zareagował. Jeden meld niestety, ale będzie stracony. Teraz, co możemy zrobić dalej? Chciałbym bardzo uleczyć mojego ziomka. Ale to może być ciężkie. Dobra, na razie się wycofamy w takim razie tutaj. I to musimy na spokojnie przemyśleć. Teraz ciebie damy na tą stronę. Też się wycofaj. Jedynie zagrożoną postacią będzie aktualnie Kurosa. Będę mówił Kurosa. Wybacz, pewnie inaczej się to wymawia. Co, trafisz oczywiście. Mogło być inaczej. Okej. Spróbujmy w takim razie odpowiedzieć ogniem. Albo odpowiemy granatem, żeby jeszcze tym bardziej udupić mu tutaj możliwość chowania się. Bardzo ładnie. No i bardzo fajnie, że się wycofują. Tam jest daleko jeden. I teraz pytanie, czy my damy radę przyrąbać rakietą? Nie damy rady przyrąbać rakietą. Więc... ściągniemy medyka, naszego Glaziew. Musisz przedostać się na drugą stronę. Troszeczkę inaczej.
Pobiegniesz tędy. Husarz. Pięknie. No to może być problematyczna sytuacja. Wyślemy cię na prawą flankę Polski. Pięknie. No i od razu weź sobie wartę. No i ciebie. Ciebie prześlemy tutaj, Glaziew. Musisz podleczyć naszych ziomków. Pięknie. Co tam się będzie działo teraz? Dobra, podeszli dość blisko. Wykorzystali dwa punkty ruchu. To łatwo go zabijemy. Dzięki temu łatwo go zabijemy. Ok, tu mam kolejnych. O, widzę, że aktywowali się jeszcze jedni. Interesujące. No dobra, ale tu możemy w takim razie wykorzystać naszą wspaniałą rakietę. I od tego zaczniemy w takim razie. 90% szans na trafienie. Boom. Nie spieprz tego, husarz. Brawo! I to trzech nawet zabitych. Świetnie. Dobra, snajpera. 11,60. Możemy celować w tamtego. Teraz. Jakbyśmy chcieli to zrobić. Musimy tego ściągnąć. Tylko jak to zrobić? Możemy spróbować. Powiedz tutaj. W zasadzie krytyk nie jest tam nam potrzebny, bo i tak trafienie go zabije. Spróbujmy, mam nadzieję, że się to uda. Chyba momentu. Muszę pomyśleć. Ach, jak ściągnąć tego pajaca? Stąd. To jest najgroźniejsze na razie. Okay. Na razie na górę. Spróbujemy go z góry ściągnąć. 95%, 67%. No jak na złość najmniejsza szansa jest tam. Dobra, teraz. Oj, zrobimy hardkorową akcję, moi drodzy. Okej, okay, strzał w biegu. Mam nadzieję, że tam nie ma kolejnej grupy. Pięknie. 92. Tego strzelasz. Ze strzelby. I zabijasz. Cudownie. Dobra. Tu mamy 95% szans na zabicie go. Spróbujmy. Bardzo ładnie. A tego w takim razie będzie trzeba troszeczkę inaczej załatwić. Spróbujmy po prostu przedostać się na jego tyły. Mhm. I jeżeli będzie mieć kryta, to go zabijemy. Jeden punkt obrażeń, naprawdę. No nie wierzę. Przeżył! Okej, okay, Kurosawa, nie, jesteś boski. Ale i tak potrzebuję, żebyś to ty go zabił. Więc... będzie ci tak wymijać. Ale przy okazji... nie, my to nie będziemy cię leczyć, bo to i tak bez znaczenia jest. Kurosawa, poważnie. Poważnie. O Boże. O Boże. Dobra. Husarz, napraw to! Rozstrzelany. Kolejny dzień, kolejna udana operacja. Ale było ciężko w pewnym momencie. Gdyby nie ta rakieta w tamtych trzech ufoków jeszcze nadciągających, było grubo. Satelitarny dostępny nad Brazylią. Okej. Dobra. Kurosa awansował i Polski awansował, świetnie. Jesteś poważnie ranny przy okazji. I co tu masz? Szybki strzał. Usuwa ograniczenie karabinu snajperskiego do strzelania i przechodzenia w tryb warty po wykonaniu ruchu. Odwołanie, oddawane strzały mają karę 10 punktów do celności. Widok drużynowy. Umożliwia strzelanie do celów w polu widzenia dowolnego sojusznika, ale cele te nie mogą otrzymać trafień krytycznych, chyba że będą to strzały w głowę. Zajebisty, bierzemy to. Świetna rzecz. Przy okazji
Pozwala, że mierzenie przemieści się do takiego trzypu pola o liczbie 3. Apteczki mogą służyć do animacji krytycznej? Nie. Bierzemy zdecydowanie dla ciebie szybsze przemieszczanie się. Zasuwał Polski po tym polu bitwy jak po prostu bocian za żabą na polu. Każde laboratorium. Dostępna jest nowa instalacja. Laboratorium. Każde laboratorium przyspiesza badania o 20%. Premia za sąsiedztwo. Jeśli będziesz zaszczepić badanie za każdym świetnym laboratorium, użyj opcji buduj instalację w dziale technicznym, aby postawić ten obiekt. Świetnie. No i super. RPA zmniejszenie paniki. Mamy naukowców. Mamy 25 marca przy okazji. Dowódco, jeśli uważasz, że któryś z żołnierzy zasługuje na nagrodę, w koszarach dostępne są medale. Znowu? O, faktycznie. Plus 5, docelność przeciwko wrogu znajduje się za pełną osłoną. Myślę, że damy to husarzowi. Pięknie, jesteś coraz bardziej odznaczony. Mam medal obrońcy. Nie wpada w panikę, gdy sojusznicy giną. A teraz to musimy przejrzeć żołnierzy, których mamy tutaj. Wola 65 60 62 Ty już masz ten medal 42, tobie też by się przydał w sumie i 39, a tobie się przyda zdecydowanie, dobra, medale przyznaj medal tobie. Pięknie. Przynajmniej będziesz miał troszeczkę większe szanse na to, że nie wpadniesz w tarapaty przez to, że często panikujesz. Buduj instalację. Okej. Okay. Laboratorium cybernetyczne 7 dni. Dodaj instalację, to na razie nie możemy zrobić. I musimy... No cóż. Zmienić projekt badawczy. O, ksenobiologia. Już się rozpoczęło, świetnie. Rozpoczęła się czy nie? Ksenobiologia 0, dział kontroli. Spróbujmy. No, teraz się skończyła. Abym zmienił na samym końcu. Sugerujesz, że mamy narażać życie naszych żołnierzy, żeby złapać jednego z tych potworów żywego? Tak. Bez żywego okazu do badań, mój zespół nie odkryje już raczej niczego nowego. A niby jak mamy to zrobić? Przeprowadzona przeze mnie sekcja zwłok potwierdziła, że fizjologia obcych jest zbliżona do naszej. Skoncentrowany ładunek elektryczny, wystrzelony z niewielkiej odległości, powinien doprowadzić do paraliżu poprzez zakłócenie... Z niewielkiej odległości? A jeśli ten plan nie zadziała? Myślisz, że warto ryzykować? Tak. Nie znamy naszego wroga. Jak mamy powstrzymać coś, czego nie rozumiemy? Jeżeli złapiemy jedną z tych istot żywcem, może uda nam się porozumieć z nią. I przesłuchać ją. Dowiedzieć się, czego chcą. I skąd przybywają. Tak. Według mnie korzyści w pełni kompensują ryzyko. Mogę zbudować bezpieczną celę dla naszego jeńca, ale nie wiem, jak moglibyśmy się z nim komunikować. Spokojnie. Zajmę się tym. W porządku. Porozmawiam z dowódcą. Polski! Zgłasza się na ochotnika. Ksenobiologia, świetnie. Projekt badawczy. Możemy sobie teraz budować właśnie cele. Zbuduj cele dla obcych. Wynajdź miotacz łukowy. To jest właśnie do ogłuszania, tylko że będzie zajmował jeden slot w przedmiotach. Schwytaj żywego obcego, przesłuchaj pojmanego obcego. Można zbudować cele dla obcych. Udało nam się stworzyć mapę całego genomu gatunku obcych, choć wydawało mi się, że nasze techniki sekwencjonowania DNA na to nie pozwalają. Nasz sukces doprowadził do zdumiewającego odkrycia. Budowa genetyczna tych osób uderzająco przypomina naszą. Taka rewelacja wzbudziła szczególne zainteresowanie zespołu badawczego, ponieważ prowadzi do kolejnych pytań o pochodzenie tego gatunku. Po przebadaniu wielu ciał obcych zaobserwowaliśmy pewien trend. Kluczowe elementy struktury genetycznej obcych są dokładnie takie same u każdego okazu. Jeszcze zbyt wcześnie, by wyciągać wnioski co do tego, jak to jest możliwe. Wydaje mi się jednak, że jedynym logicznym wyjaśnieniem jest założenie, że ten gatunek obcych powstał w wyniku działań agresywnej inżynierii genetycznej.
dalece przekraczający wszystko, co osiągnęliśmy na Ziemi. Jeżeli obcy naprawdę potrafią dokonywać takiej manipulacji na poziomie komórkowym, obawiam się, że widzieliśmy zaledwie niewielką część ich technologii. Niezależnie od wszystkiego, musimy kontynuować badania. Badanie zwłok obcych doprowadzi nas do wielu odkryć, ale sądzę, iż musimy zdobyć żywy okaz, jeżeli chcemy otrzymać wyczerpujące odpowiedzi na trapiące nas pytania. Okej. Okay. Co jest nowa instalacja? Cela dla obcych. Tutaj przytrzymywane są pojmy obcy, których możesz przesłuchiwać w laboratoriach. Użyj obcy, buduj, bla bla. Okej. Fragmenty broni. W sumie bym te fragmenty broni najpierw sobie opracował. No i teraz mamy tak. Dział techniczny. Przedmiot produkcyjny, apteczka, to nie, to też nie. Jak tam z tymi instalacjami? Jeszcze troszeczkę to zajmie. Centrum kontroli, skanuj. Ok. Dział techniczny, buduj instalację. I tu mamy tak, tu mamy parę, tutaj na pewno nie będę chciał niczego budować. Dodaj instalację, bo generator zasilania. Bo tutaj musi być generator na pale. Laboratorium cybernetyczne, laboratorium genetyczne moglibyśmy postawić sobie w tym miejscu. Warto by było spróbować, wiecie? Bo niedługo i tak dostaniemy troszeczkę więcej pieniędzy. Postawimy wtedy zarówno techniczne laboratorium, jak i klasyczne. Dobra, pozwolimy genetyczne. Rozpocznij budowę. 20 utrzymanie miesięcznie to trochę dużo. Ale spróbujmy. Tak czy jak potrzebujemy tych rzeczy. Centrum kontroli. I wyszukujmy kolejne zagrożenie ze strony obcych. Badanie zakończone. Wybierz nowe typy badań. Świetnie. Fragmenty można budować z scope'a. Fragmenty broni obcych pozwoli nam jedynie pobieżnie poznać systemy wykorzystywania w ich sprzęcie, ale to wystarczyło, by potwierdzić moje najgorsze obawy co do ich technologii. Są one naprawdę o wiele bardziej zaawansowane niż nasza. Cieszę się jednak, że zespół badawczy poczynił szybkie postępy w badaniach uszkodzonych obwodów i elektroniki, które udało nam się zdobyć. Nasze początkowe działania już zakończyły się powodzeniem. Nowy zintegrowany moduł celowniczy do naszej broni w znacznym stopniu opiera się na konstrukcji systemu celowniczego obcych. Super. Dostępny jest nowy przedmiot Scope. Ten nowoczesny moduł celowniczy został zintegrowany z aktywnym systemem HUD XCOM, dzięki czemu znacząco poprawia celność ognia prowadzona przez żołnierza. Możemy broń laserowa albo broń pancerz skorupowy, sekcja zwłok sektoida. Miotacz łukowy można by jeszcze opracować. Spróbujmy. A dział techniczny, natomiast produkcja przedmiotu. Potrzebujemy jednego scope'a. Akurat mamy pieniądze na to. Świetnie. Damy go naszemu kurasa. Centrum. I dalej. O, laboratorium cybernetyczne. Świetnie. Właśnie o to nam chodziło, bo potrzebujemy osoby, która wcieli się w żołnierza Mech. I nawet mam dla niego imię. Wybierz nową budowlę. No, wybierz nową budowlę na razie. Żołnierze, którzy zgłaszają się na ochotnika do programu MEK, wiele poświęcają. Jednak nie wszystko, czego się nauczyli, przepada. Żołnierz MEK w pewnym stopniu będzie mógł wykorzystywać doświadczenia z dawnego treningu i walk, by lepiej używać cyberstroju. Dobra, koszary. Zobacz żołnierzy. Mamy do dyspozycji jeszcze kilku. Wybierzmy takiego najgorszego. Do tego. Wola 29, no proszę. Więc myślę, że Aleksiej Solvolov będzie całkiem dobrym kandydatem do tego. Nie, to nie on. To jest Artyom. Aha. No, Artyom. Dobrze. Dział techniczny, ulepsz żołnierza, dodaj żołnierza. A, nie można ulepszyć rzutać oba. O, to fajnie, będziemy musieli go w takim razie sobie najpierw podbudować. Do obsługi egzoszkieletów na polu bitwy. Super. To na razie to nie. Centrum kontroli w takim razie skanuj w poszukiwaniu aktywności. No proszę, odkodowano transmisję. Dowódco, jak na razie
Jesteśmy pod wielkim wrażeniem projektu XCOM. Wasze niedawne osiągnięcia przerosły nasze najśmielsze oczekiwania, a Rada nieczęsto udziela takich pochwał. Cieszę się. Mamy plus 448 dolarów. Naukowcy, plus jeden naukowiec, plus jeden technik, ale mamy kiepską sytuację na terenie Europy, czyli Wielka Brytania, Niemcy i troszeczkę Rosja, bo chyba to jest, ona jest uznawana za Europę. Będziemy cię obserwować. Okej. Okay. Na razie w takim razie do tyłu, dział techniczny. Dowódcą, dziś rano przybyli nowi technicy. Cudownie. Dodatkowe wsparcie dla zespołu jest bardzo cenne. Przekaźnik satelitarny. To na pewno wybudujemy. Gdy sygnał monitorowany jest przez techników, każdego może odbierać transmisję z dwóch satelit. Premia zostanie się plus 1 do liczby satelit, za każdy sąsiadujący przekaźnik. Ok. Tu rozpoczniemy budowę na pewno. Potrzebujemy tego. Generator zasilania. Moc. Tutaj w takim razie zrobimy sobie cela dla obcych. Z 5 mocy aż potrzebuję. Strasznie dużo. Generator zasilania jeszcze nie. Chwila. To ile to kosztowało? Okej. Okay. Będzie ciężko. Udało mi się zapoznać z wieloma egzemplarzami ich technologii, ale wiem, że gdyby obcy zamierzali podbić ziemię, raczej nie zdołalibyśmy ich powstrzymać. Podejrzewam, że oni planują coś innego. Dobra, potrzebujemy jeszcze satelitę. Nawet dwóch satelitów. Więc może produkuj przedmioty. Jeszcze jednego satelity sobie weźmiemy. Pięknie. No i laboratorium genetyczne. Czy ty na czymś pracujesz? Tak, nad miotaczem łukowym. No dobra, to w takim razie musimy sobie teraz poczekać. Będę mógł wysłać niedługo dwie kolejne satelity, no co się cieszę. A jeszcze przerwa skanowanie. Miesięczne plus... A nie, to tak jakby... To nie wiem skąd było to... 400 ileś tam miesięcznie. Dobra, tak czy siak. Już pewnie nasi żołnierze się zregenerowali. Otwieram bezpieczne połączenie. Okej, Rada prosiła o pokój do pokoju sytuacyjnego. Rada otrzymała niecodzienne meldunki o próbach uprowadzenia nieoficjalnego konwoju armii francuskiej. Rzekomo sprawcy byli ludźmi, ale nasz wywiad informuje, że w tym rejonie mogą także działać obcy. Jeśli to prawda, pojawi się pytanie, jaki ładunek przewożono. Nasza drużyna musi to sprawdzić. Centrala wkrótce otrzyma pełen raport. Rozpocznij misję. Jesteśmy pewni, że zajmiesz się tą sprawą dyskretnie. Na pewno. Tylko tak. Polski, ja cię usunę na chwilkę stąd, bo chcę, żeby Artyom uzyskał wyższy poziom. Edytuj. Wyposażenie. Damy ci... Wow. Tego właśnie nie lubię. Nie to. Jeszcze raz. Polski, chodź tutaj, bo zabrałeś niestety, ale swój pancerz. Właśnie jednostka. Wyposażenie. Zdejmij to. Dziękuję. Snajper natomiast. Zapomnę. Wyposażenie. Scope. I teraz tutaj usuń jednostkę. Teraz bierzemy Artyoma. Wystarczy, że jednego zabiję i wtedy awansuję. Tak. Świetnie. No i zobaczymy, czy będziesz gotów do tego, by stanąć w szranki z naszymi dzielnymi wojakami. I szeregowy Glasgiew. Może być. W sumie rozpoczynamy w takim razie w tym ułożeniu misję. Szykujcie się, uderzeniowy jeden. No. Dobra, moi drodzy, ale to już w kolejnym odcinku zagrajmy w XCOM Enemy Within. Dzięki za uwagę. Hej, papa!